Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Brankers, a to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj, tak jak obiecałem, informacyjny odcinek o Pucharze Świata Widzów w sezonie czwartym. Czy najważniejsza informacja będzie taka, jak wygląda kalendarz, bo akurat on może być bardzo ciekawy, z tego powodu, że też będziecie o nim za chwilę decydowali, ale tym za chwilę, bo jest on zrobiony, ale jedną rzeczą jeszcze miałem się przez chwilę zastanowić, więc oczywiście przejdziemy sobie do pucharu i jak już zobaczycie, mam PSW S4, czyli Puchar Świata Widzów, sezon czwarty. Mam na razie 21 zawodników, zobaczymy, czy jeszcze ktoś się zapisze i kalendarz wygląda następująco. Zaraz będziemy sobie przeskrolować, ale jak widzicie, tak to wszystko wygląda. Rozpoczynamy sobie w Szczyrbskim Jeziorze albo Strybskim Plesie, jak ktoś kto woli. HS100, czyli tak jak zaczynaliśmy sezon trzeci, bo tam też zaczynaliśmy. Drugie zawody mamy w TTZ Neustadt, czyli pierwsza nowa skocznia, bo nie była ani w pierwszym, drugim, trzecim sezonie. Jest ona dzisiaj w czwartym. I mamy fiński tour, oczywiście, czyli ta mini turniej, w którym będą liczyły się noty za trzy konkursy w Lahti HS100, w Lahti HS130 i Kuusamo HS142. Co czeka nas po zawodach w Finlandii? Loty i to dwa razy w Harachowie na Czertaku i w Ironwood. Dwie już tak naprawdę historyczne skocznie można dopisać, bo i Ironwood jeszcze nie jest remontowany, Harachow to już w ogóle, ale to będą skoki na mamuta, które będą się wliczały do klasyfikacji Pucharu Mamutów, czyli tylko punkty przydzielane za konkursy na mamutach. Co czeka nas potem? Zakopane HS140. Tak naprawdę jest to jedna z jedynych skoczni, która była ciągle w Pucharze Świata. W pierwszym, drugim, trzecim i czwartym sezonie, w drugim nawet jako właśnie skocznia Mistrza Świata. I co nas czeka potem? Falun i Jędrzejczyk. To mają być Mistrzostwa Świata, ale właśnie, to jest jedno pytanie. Gdzie chcecie te Mistrzostwa Świata? Bo postawiłem Falun i Jędrzejczyk jako takie najważniejsze, bo oczywiście mogę jeszcze Puchar Świata kalendarz zmienić, nie ma problemu, mogę go usunąć i zrobić nowy. Ale tutaj będzie to jedyna zmiana. Bo na samym początku właśnie tak, Szwecja, czyli Jędrzejczyk i Falun, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chcecie kolejne opcje, no to mogą być jeszcze takie. Lillehammer, Dzięciaku i Lake Placid. Napiszę w komentarzu, zobaczycie, czy będziecie chcieli zostawić to, czy jednak będziecie chcieli inne skocznie. Wydaje mi się, że będzie ciekawie. Falun było już w Pucharze Świata Widzów, Jędrzejczyk jeszcze nie było. Co potem nas czeka? Engelberg. To jest skocznia, która, jak chyba pamiętam, nie była, więc kolejna nowa skocznia. Oslo. Legendarna, bo już była w Pucharze Świata Widzów i wydaje mi się raz była inaugurującą Puchar Świata Widzów właśnie. Willingen. Też wydaje mi się nowa skocznia, więc druga niemiecka. I potem czekają nas dwa konkursy w Vikersund i Planicy, które będą zaliczane też do klasyfikacji Pucharu Mamutów. Jak widzicie, tak wygląda lista zawodników. Są zawodnicy, którzy pierwszy raz się zapisywali. Są też zawodnicy, którzy zapisali się po raz może czwarty nawet. Mamy w ostatnim sezonie, pamiętam, że dość dużo było Polaków. Teraz widzę, że troszeczkę mniej. Mamy Łotwiana, mamy Słowaków, Włochów, Kazachów, Kanadyjczyka, Japończyka, Amerykanina. Kogo jeszcze zapomniałem? Szweda, Francuza, więc dość ciekawe. O, jeszcze Austriaka, bo jest Bartolini. No i cóż, teraz przejdziemy do waszego wyglądu, bo to jest najważniejsze, czy wszystko się to zgadza, bo wiadomo, że nie zawsze to wygląda. Wiem, że ta paczka jest trochę posrana, że Czofening jest z Norwegii, ale dlatego zrobiłem to tak, że jeżeli ktoś by chciałby się dopisywać, to może wziąć każdy kraj, jaki chce, jak widzicie, od nawet takich egzotycznych. Mamy tu elegancko wszystko, chociaż nie wiem, czy tutaj są polskie. Znajdą się polskie, jak widzicie, na spokojnie, więc dobra, widzimy. I tak to wszystko wygląda. Tu możecie już nawet sobie zobaczyć pierwszy plastron, który będzie na Puchar Świata Widzów w Strefskim Plesie. Wydaje mi się, że to jest mój, oczywiście mój autorski. Będą zawsze moje takie autorskie. Tak to wszystko wygląda. Oczywiście teraz wam pokazuję, jak wy wszyscy wyglądacie. Dajcie znać, czy wam się podobają. Możecie oczywiście jeszcze robić ostatnie poprawki. Bo o to chodzi, chcę wam pokazać waszych zawodników, abyście tutaj mieli bardzo
żebyście zobaczyli po prostu, czy wszystko się zgadza, czy wszystkich tutaj dobrze zedytowałem. Jestem po konkursie w Szczyrku. Szkoda trochę, że odwołany, no ale jednak z naturą nie wygrasz. Szkoda, dlatego że Dawid był na prowadzeniu. Byłaby duża szansa na to, aby Polak był w czołowej dziesiątce. No ale cóż, no. Nie było sensu tego ciągnąć. Też możecie dzięki Pertile podziękować, bo gdyby nie on, to pewnie ten film będzie o 21. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam, no ale przez te gadanie czasami nie mogę się skupić, ale wydaje mi się, że będzie wszystko git. No powiem tak, bardzo mocno się wkręciłem robienie plastronów. No i tak naprawdę tyle, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten plastron. Jak chcecie, możecie mi przesyłać. I też bardzo chciałbym pozdrowić Minecraftowego Maciksa, właśnie tego pana, który jest na samym początku. Dlaczego? A dlatego, że chciał na Discordzie troszeczkę pomóc mi. I na Discordzie, bo jak ktoś nie wie, miałem kiedyś Discorda, teraz on w ogóle nie żyje. Chciał, spingował wszystkich i powiedział, że są zapisy. No, niestety mało osób to zauważyło, ponieważ mam chyba tam tylko 15 osób. Wcześniej było nawet więcej, ale zaczęli się ludzie wypisywać, bo widzieli, że tutaj w ogóle nie ma ludzi. Ale bardzo go pozdrawiam, bo chciał mi pomóc tutaj ludzi zapisać. No na razie co, narzekać nie będę. Zobaczymy, czy po tym filmie ktoś jeszcze się tutaj dopisze. Tak to wszystko wygląda. Więc cóż, pamiętajcie, zapisujecie się ciągle. O, i jeszcze jedna rzecz, taka jeszcze jedna informacja. Pierwsze, filmiki Pucharu Świata Widzów będą w piątek i niedzielę, w poniedziałek i piątek. Za 2 tygodnie mam ferie, więc też mogę zrobić tak, że te filmy będą na przykład 3 razy w tygodniu. Nie ma problemu, ale to wiadomo, że przez tylko 2 tygodnie. I po drugie, ja wami nie skaczę. Pamiętajcie, to jest jedna rzecz. Ja wami nie skaczę. Tak było w pierwszym sezonie, nie wyszło to zbyt najlepiej. W tym drugim i trzecim już skakały za was boty. I to jest o wiele lepsze, bo wiem, że ja nie zawalę skoku, nie przejadę progu i ktoś skoczy 50 metrów, tylko nawet jak bot skoczy słabo, to i tak na poziomie lepszym niż ja, bo tam jest przynajmniej jakaś tam, jakakolwiek stabilność. Więc cóż, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że ci, którzy się nie zapisali, jak najbardziej mogą się jeszcze zapisywać. I widzimy się w piątek. W piątek będzie jakiś troszeczkę luźniejszy filmik i od poniedziałku zaczynamy. Czyli pamiętajcie, 22 stycznia rozpoczynamy 4. sezon Pucharu Świata Widzów. Do zobaczenia i siema.